Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram nadzwyczajną 33. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 24 czerwca. Jest to dzisiaj, minęła godzina 11. Zaczynamy. Dzisiejsza sesja, tak jak powiedziałem, jest zwołana w trybie nadzwyczajnym. Została zwołana tylko po to, aby przegłosować w zasadzie jeden punkt. Dotyczył on będzie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2021-35 i w konsekwencji dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021. Ma to ścisły związek z tym, o czym mówiliśmy na naszych komisjach. Będzie dotyczyło dofinansowania termomodernizacji szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej. Projekt ten jest gotowy od roku 2017. Brakowało cały czas pieniędzy. W tej chwili Wysoka Rada jest przed podjęciem decyzji w kwestii dofinansowania tej inwestycji. Ale o tym wszystkim poprosimy pana Edwarda Drymucha, nas tutaj z tym wszystkim zapozna. Z informacji, jakie posiadam od sekretarza dzisiejszych obrad, nie będzie na dzisiejszej sesji pana Rafała Gajdamowicza. Cała reszta jest obecna i łączy się z nami internetowo, bo cała sesja jest również prowadzona w sposób zdalny. Również z nami będzie łączył się poprzez łącza pan sekretarz Andrzej Worobiec, pani Edyta Jarmoluk, pani skarbnik i pan Edward Drymuch, który będzie tutaj dłuższą chwilę pewnie nas zapoznawał z dzisiejszym programem. Wysoka Rado, tak jak informowałem wcześniej, nasza sesja dzisiejsza została zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie artykułu o samorządzie, ustawy o samorządzie gminnym i w ten sposób spotykamy się. Pragnę również przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej. To tyle tytułem wstępu i od razu przystąpimy w tej chwili, Szanowna Rado, do przegłosowania dzisiejszego porządku obrad. Ja tylko jeszcze raz przypomnę porządek dzisiejszych obrad. Jest to otwarcie i stwierdzenie prawomocności dzisiejszych obrad. Tak jak powiedziałem, nie ma jednego radnego, więc nasze obrady będą jak najbardziej prawomocne. Będą podjęte dwie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2021-2035, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021, sprawy różne, jeżeli będą takie się znajdowały i zakończenie sesji jest planowane. W związku z powyższym, kto z Wysokiej Rady jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad, zechce zagłosować. Tak oczywiście, pani Grażyno. Jaka jest pani decyzja? Dziękuję bardzo. Pani Ewa również tutaj będzie, jedną chwilę, bo też wiem, że ma problemy. Głosujemy, pani Ewo, na temat porządku dzisiejszych obrad. Jaka jest pani... Oj, rozłączyło się. Ale w tej chwili mamy kworum, także jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się pani Ewy, dzisiejsza sesja, treść i porządek obrad został zatwierdzony. W związku z powyższym, Wysoka Rado, przechodzimy do naszej dzisiejszej głównej sprawy. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2021-2035. I bardzo poprosimy panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk o przybliżenie tego tematu.
Bardzo prosimy, pani skarbnik. W oczekiwaniu na panią skarbnik poprosimy pana Edwarda może. Panie Edwardzie, poprosimy o przybliżenie zagadnienia związanego z termomodernizacją budynku szkoły przy ulicy Szkolnej. Niech pan przedstawi, panie Edwardzie, historię, bo to już jest historia od roku 2017. Temat ten jest w mieście poruszany i bardzo proszę, panie Edwardzie, o przybliżenie tego tematu. Jedną chwilę. Mam informację, że pana Edwarda nie słychać. Czy słychać pana Edwarda? Tak? Tak, ale nie ma tutaj w telewizji Barcat. I tutaj pan przedstawiciel łączy. Jedną chwilę. Tak? Kogoś z tych. Dobrze, poprosimy pana informatyka. Najważniejsze, że radni nas słyszą, całą resztę usuniemy awarię. Także bardzo prosimy, panie Edwardzie. Łączenie z radnymi jest, także można mówić. Zmieniany, bo jak się składa wniosek, trzeba zawsze powiedzmy nie jak 3 miesiące, czy tam do pół roku. Tam na 3 miesiące to zawsze robimy, więc, ale ceny nie były tak zmieniane. Ostatnia zmiana, kiedy robiłem, jeśli chodzi o robociznę, to w 2020 roku. W 2020 roku na wiosnę zmieniany kosztorys, ale tylko prawda robocizna została zmieniona. I ostatni kosztorys w 2021 przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i przed ogłoszeniem przetargu, no to cena roboczo godziny została wyceniona przeze mnie powiedzmy na 24 zł. Natomiast nie były też zmiany materiały, ceny materiału. Stąd myślę, że ta różnica w tym, co miasto, prawda, miało patrzone na sfinansowanie tego zadania, a ofertą złożoną przez wykonawcę. Nadmienię tylko, że została tylko złożona jedna oferta przez firmę, to też powiem tak w skrócie dla państwa, ta, która robiła stadion, on był podwykonawcą, głównym podwykonawcą. Było oczywiście dalszych podwykonawców, bodajże 12 jeszcze, ale to jest ta firma, która robiła ten stadion. I robiła też ratusz. To jest ta sama firma, która w Górowie robiła remonty. Ta firma złożyła nam, prawda, jedyną ofertę. Ta oferta przewyższa kwotę o tych 431 tysięcy. Tylko tyle mogę powiedzieć. Uważam, że jest to naprawdę uczciwa cena. Według mnie. Sami państwo wiecie, że duża część, a nawet większość materiałów budowlanych podrożała bardzo, bardzo. Tam oczywiście jest dość dużo, mamy, prawda, styropianu, a styropian tak podrożał. No metal to
w ogóle wyroby, prawda, z metalu, to w granicach 100%, podrożyło też, prawda, drewno. Także to jest naprawdę uczciwa cena. Prośba do Państwa o zwiększenie tej kwoty. Jakie roboty będą robione tam na tej szkole? Ano będą po prostu przede wszystkim dachy. Dach na bryle głównej i na łączniku po prostu będzie przebudowany ze zmianą pokrycia dachowego, czyli no blachodachówka powiedzmy, prawda? I dach dwuspadowy, tak w skrócie mówiąc. Tam zniszczone schody i tak dalej, to będą takie poprawy. Wymiana części stolarki okiennej, ale tylko na nowej hali sportowej, tam naprawdę, gdzie są te plastiki, gdzie tego ciepła więcej. Natomiast z prac termomodernizacyjnych to będzie tam stare parapety naprawiane, demontowane, nowe kładzione, no i będzie docieplenie ścian, nadziemia. Tam wymiana tej spolarki drzwiowej to tylko w zakresie, powiedzmy, wejścia samego. W zakresie wejścia samego będzie to po prostu wejście, czy tam te drzwi o profilu ciepłym, to się tak mówi, nazywa, aluminiowym. Będzie docieplenie, będzie tych stropodachów, co tam jeszcze jest. Nad częścią tam i tą mieszkalną, i nad salą, starą halą sportową. No i tyle, tak powiedzmy, uzupełnienie tam różnych ubytków i malowanie. Tam też po prostu dość dużo też będzie polbruku. Czyli sam wjazd, od wjazdu ta droga, dojście i dojazd, powiedzmy, samochodowy do szkoły. No i to jest, no to oczywiście tam, ja już nie mówię o tym, że będzie część tam kanalizacji deszczowej jeszcze zmienianej, będzie dobudowywanej, instalacja odgromowa, no to wszystko po prostu, no, będzie przebudowane. O. To tak w wielkim skrócie. Dziękuję. Jeżeli ktoś by miał jakieś zapytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W międzyczasie została usunięta awaria techniczna, także wrócił dźwięk na potrzeby telewizji Barsat. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Łukasz Łukianowicz, jeżeli można. Ja mam pytanie odnośnie tej firmy, bo jeżeli to jest ta sama firma, która robiła Urząd Miasta, a tam już są drobne usterki, z tego co widzę, odpada część, no, część elewacji. Czy tu nie będzie jakichś problemów z tą elewacją później, tak? Czy z poprawieniem ewentualnie usterek, jeżeli jakieś będą? Nie, no myślę, że pan radny powinien wiedzieć o tym, że zawsze każda firma daje gwarancję. Pan więc, radny wie, ale się upewnia tylko. No panie radny, nie ma możliwości zawarcia umowy bez gwarancji. I każda firma jest zawsze zobowiązana, prawda, do określenia ilości albo miesięcy, albo lat, w latach, obojętnie, niektórzy piszą to w miesiącach, niektórzy w latach, więc na ratuszu, nie pamiętam, ale nie wiem, czy nie 7 lat jest gwarancji. Mogę sprawdzić, nie ma problemu, ale to jest tak, że nie widzę tutaj problemu żadnego. Oczywiście ten wykonawca był tutaj i to trzeba było odczekać. Taki był projekt, to zostało wykonane zgodnie z projektem. Tutaj nic nie zostało zmienione. Konserwator tak, prawda, uzgodnił tą elewację do samego dołu, a po prostu no długie okresy ze śniegiem, powiedzmy, no spowodowały, i roztopy różne spowodowały, że ta farba od dołu tylko, prawda, się łuszczy. Czy mi bardziej chodzi, ja wiem, że gwarancja jest, jak pan powiedział, tylko chodzi mi na przykład tak, jak też było na stadionie, tak, że były jakieś usterki, później był problem, bo to wiadomo, jak jest z firmami, tak, to łatwo pieniądze wziąć, ale później poprawić te usterki, to żebyśmy później nie mieli jakichś problemów z naprawianiem tych usterek, tak, bo to później się chodzi, prosi i żeby takich nie było problemów. Panie radny, no, już to mi pan, chodziło. Nie, panie radny, już tutaj daję przykład. Firmy, która budowała Orlik, jeżeli już.
Nie wiem, czy pan pamięta, ten Orlik na Szkolnej, firma upadła, nie zrobiła usterek, prawda? Zrobiliśmy wykonawstwo zastępcze z ich pieniędzy. Nie ma problemu, jeżeli firma nie zechce po prostu tych usterek usunąć. To się bierze wykonawstwo zastępcze i ktoś tam się znajdzie, prawda, w zależności od pieniędzy, bo też trzeba zrobić zapytanie co najmniej, w zależności od kwoty, jaka idzie na sfinansowanie tych usterek. I nie ma problemu żadnego z tym, że firma zrobiła usterki. Ona przedkłada gwarancję w postaci albo pieniądza, albo gwarancje bankowe. Jeżeli jest to gwarancja bankowa, my bierzemy wykonawstwo zastępcze i bank po prostu płaci dla firmy. Tyle w tej sprawie. Także bardzo dziękuję za odpowiedź, jest satysfakcjonująca i cieszę się bardzo, że w końcu ten projekt doszedł do skutku. Oczywiście moje błogosławieństwo, jak i pewnie wszystkich radnych będzie, jeżeli chodzi o ten projekt, i pozostało tylko się zapytać, komu za tą dobroć trzeba podziękować, pewnie panu Edwardowi, nie wiem komu jeszcze, ale bardzo się cieszę, że ten projekt doszedł do skutku. Dziękuję. Dziękuję bardzo za błogosławieństwo. Proszę jeszcze o głosy. Halo, jeżeli... halo. Halo, panie Edwardzie. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Rochun, bardzo proszę. Chciałbym zapytać jeszcze, jaka grubość styropianu tam przewidziana jest, bo w tych czasach robi się takie audyty energetyczne. Czy jakie tam zapotrzebowanie jest na grubość styropianu? Czy to dziesiątka, czy dwunastka, czy żeby nie było, że się okaże, że za mało, żeśmy dali tam styropianu? Zgodnie z audytem energetycznym, tak. Aha, czyli jest takowy. Tak. Okej, dziękuję. Tak, wydaje się pytanie bardzo zasadne tutaj, tak, bo to różne grubości, ale skoro był audyt, więc na pewno ta grubość styropianu będzie odpowiednia po to, żeby mury nie przemarzały. W dalszym ciągu jesteśmy w punkcie dyskusji nad wieloletnią prognozą. Czy jeszcze są jakieś pytania do pana Edwarda? Jeżeli nie ma... Jeżeli nie ma, ja również wyrażę tu pewnie opinię wszystkich radnych. Ten projekt na temat modernizacji, termomodernizacji budynku szkoły jest od roku 2017. Rozpoczynywany był jeszcze za czasów poprzedniej rady. Myślę, że wszyscy jesteśmy tym wszystkim zainteresowani. Ten budynek na pewno stanie się ładniejszy, piękniejszy. Widziałem projekty u pana Edwarda. Przeglądałem je nawet dzisiaj. Tutaj pokazywał mi, jak to będzie wyglądało. To będą czerwone dachy, ten budynek będzie podniesiony. Także na pewno estetyka i zapotrzebowanie energetyczne również tutaj będzie jak najbardziej. Poprosimy panią Edytę, panią skarbnik naszego miasta, jak wyglądają finanse, skąd je brać i żeby ten nasz dzisiejszy... Panie przewodniczący. Tak? Witamy panią skarbnik. Bardzo proszę, pani skarbnik. Jak wygląda to w pieniądzach z pani strony właśnie? Proszę Państwa, no generalnie to pieniążki, które żeśmy poszukali na pokrycie tej różnicy, to są dochody, które zwiększyliśmy po stronie sprzedaży nieruchomości. No i część oczywiście w kredycie, tak? To są te środki, które żeśmy musieli znaleźć w pewnym stopniu. Ale to może w dalszej części w uchwale o zmianie budżetu, bo w UPF-ce, to tak jak Państwo widzicie, wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy, no nie spowodowały, żeby nam się tam wskaźniki za bardzo obniżyły i na razie póki co nic nam nie zagraża na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Bardzo proszę. Wahanowi się, jeżeli mogę, ale tutaj do pana Edwarda jeszcze, bo ja wcześniej się zgłaszałem, ale chyba pan przewodniczący nie usłyszał. Bardzo proszę, pan radny. Proszę, jestem. Ja mam tylko takie pytanie. Jakie my mamy wyjścia jako urząd w przypadku, gdy zgłosi się tylko jeden właśnie wykonawca? Czy przyjmujemy warunki wykonawcy lub nie? Czy jest możliwość ogłoszenia drugiego przetargu? Jak to wygląda? Dziękuję bardzo. Możemy, jeżeli państwo by nie wyrazili zgody na, powiedzmy, taką kwotę, na podniesienie tej kwoty, wówczas unieważniam przetarg. Nie mam innej możliwości. Unieważniam, oczywiście, że mogę ogłaszać następne przetargi. Nie ma tutaj żadnego problemu. Jak wiecie państwo, może nie śledziliście tego, ale przetarg był ogłoszony naprawdę na długi okres. W tej chwili nie pamiętam. Myślę, że około 3 tygodni co najmniej wisiał.
Ludzie się zapoznawali, ale nikt oferty też nie złożył, oprócz tego jednego wykonawcy. Technicznie jest to możliwe, o czym pan radny pyta, czyli no unieważnienia, mówię, ale żeby unieważnić, no muszę państwa zapytać, prawda, czy państwo no wyrażacie zgodę na podniesienie tej kwoty o tych 430 tysięcy. Gdyby państwo nie wyrazili zgody, nie ma problemu, po prostu ogłaszam następny przetarg. Tylko nie wiem, czy państwo wiecie do końca, że tam są krótkie terminy. Krótkie terminy po prostu no na ogłoszenie następnych przetargów, do tego, że się kończy pozwolenie na budowę. To tyle. Tak mówię w wielkim skrócie, rozumiecie mnie. A jak tego, to na szczegóły zapraszam. Kiedyś porozmawiamy, panie Kamilu. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak. Halo, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan radny Schleyer. Bardzo proszę. Uważam, że sprawa finansowa jest już zamknięta i nie będzie niespodzianek, że w trakcie realizacji projektu jeszcze coś trzeba będzie, tak? Tak mam to rozumieć? Nie, panie radny, ja nie wiem, o czym pan mówi. Ja mówię w tej chwili o złożonej ofercie. Nie wiem. Jeżeli pan czegoś nie tego, to bardzo proszę pytania, ale to tutaj no, trochę nie zrozumiałem tego radny, pytania. Ja rozumiem, tylko mi chodzi o kwotę, która jest przeznaczona, to jest już sprawa zamknięta. Za to kwotę robimy... Które są w projekcie, panie radny. Te roboty, które są w projekcie. Ale jeżeli przykładowo pan radny przyjdzie do szkoły w trakcie budowy i powie, no nie, to trzeba byłoby jeszcze położyć, prawda, nie wiem, strzelam w tej chwili, 100 metrów kwadratowych polbruku dalej, to są to roboty, wtedy w ramach możemy tej inwestycji zrobić to, bo to są takie same roboty. Ja w umowie zawsze przewiduję, że 50% wartości możemy robić w robotach dodatkowych. I jeżeli pan radny zażyczy sobie, pan czy ktoś inny, czy pan przewodniczący, a reszta rady wyrazi na to zgodę, no to możemy to robić jako dodatkową inwestycję, ale możemy w ramach tej inwestycji też zrobić roboty dodatkowe tym samym wykonawcą. To chyba o to panu radnemu chodziło. Tak? Dokładnie. No. Bo tutaj ta kwota przewiduje to, co przewiduje projekt, a i co przewidują przedmiary, prawda? Przedmiary. No może każdy z państwa wejść sobie na przetarg, na BIP i tam jest ogłoszony ten przetarg też na BIP-ie albo na mini portalu, gdzie chcecie i sobie zobaczyć przedmiary, co przewiduje, prawda? I to ma być wykonane zgodnie ze specyfikacjami, prawda? Zgodnie z projektem i zgodnie z przedmiarami. O, a czy będą dodatkowe roboty? Ja tego nie wiem, bo być może się okaże, że nie wiem, jakieś rury wentylacyjne potrzebne są, coś tam jeszcze, nie? To tyle. Panie Edwardzie, proszę jeszcze powiedzieć właśnie czas realizacji tego, jest, jaki jest na to przewidziany. Wiem, że jest krótki czas realizacji. Krótki czas realizacji, bo to jest ten rok, prawda, i to jest do października. Właśnie i szanowna Rado, być może tutaj ja też właśnie powiem w ten sposób, że ta inwestycja jednak jest poważna ze strony technicznej, ten była budynku jednak jest duża i tutaj no byle zakład na to nie wejdzie. Także tutaj no, okres realizacji do października są to 4 miesiące i w 4 miesiące musi być to zamknięte, więc wiadomo, kary umowne i tak dalej, więc tylko no, duża firma z dużą ilością pracowników no, pewnie może się tego podjąć. Także tu też trzeba zważyć na to wszystko. A ja mam pytanie jeszcze, bo kiedy miałby się zacząć ta termomodernizacja, czy wakacje już, czy, bo nie tak. Patrzyłem tam. To znaczy od podpisania umowy. Czy wykonawca wejdzie, powiedzmy, jeszcze w czerwcu czy w lipcu, to zależy teraz od tego. No w czerwcu nie wejdzie, bo sami wiecie, nie, że muszę dać przecież co najmniej 7 dni na podpisanie umowy. Jak już będę miał uchwałę, wtedy będę mógł, prawda, zawiadomić wykonawcę, poprosić wykonawcę do złożenia jeszcze dokumentów, wielu, i jeszcze, prawda, dać mu termin co najmniej 7 dni na podpisanie umowy. Więc to będzie zapewne już lipiec, bo dzisiaj mamy 4 czerwiec, tak, to już będzie lipiec. No, zamiar jest taki, żeby w lipcu po prostu, no może nawet w połowie lipca wyszedł. No ale wiadomo, trzeba jeszcze tam podwykonawców znaleźć niektórych, prawda, bo nie wszystkie prace wykona
sam wykonawca musi znaleźć kierowników, kierownika, no kierownikiem budowy to on jest sam akurat tutaj z uprawnieniami, ten wykonawca, ale jeszcze kierownika, prawda, robót elektrycznych, kierownika robót, prawda, no to wentylacyjnych, nazwijmy to i tak dalej. Także jeszcze trzeba tutaj, on musi to ogarnąć, przedstawić nam to, tych, prawda, kierowników, no i musi też, co musi jeszcze? No musi przedłożyć jeszcze kosztorys, bo on w tej chwili główną ofertę składa. Do tego musi zrobić, myślę, że pewnie ma zrobiony, no znając tą firmę, to raczej ma zrobiony ten kosztorys już, albo co najmniej przygotowany jest do tego i dopiero możemy podpisywać umowę. I on po prostu może, prawda, w ciągu 3 dni może wchodzić na budowę. Nam zależy, żeby tak, chodziło mi głównie o to, żeby w okresie wakacyjnym wykorzystać ten okres wakacyjny na te gorsze takie przygotowania, czy tam pracę, żeby nie utrudnić później dzieciakom, tak, podczas roku szkolnego. To i tak prawdopodobnie będzie jeszcze podczas roku szkolnego robionych wiele rzeczy. Tak, bo tylko w ciągu miesiąca się nie da. To ja rozumiem, tylko takie, wie pan, chodziło mi takie najgorsze te prace może gdzieś tam, czy żeby gdzieś przy tym wejściu jakoś to zorganizować też, żeby tam, mówię, nie było jakichś utrudnień później, tak? Dlatego też sobie myślę, że jeżeli tam pan Kamil wspominał o nowym przetargu ewentualnym, no to też jeżeli to wydłużymy, to całą procedurę i nie wiadomo, czy ktoś się zgłosi, a to się przeciągnie na jesień, a wiadomo, że jesienią takie prace, to już wiadomo, z miesiąca na miesiąc to później coraz gorzej, także... Myślę, że czym szybciej to zrobimy, tym lepiej, tak. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania w tym temacie? Jeżeli by nie było, byśmy przystąpili do przegłosowania uchwały na temat dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie. Nie widzę i nie słyszę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania uchwały. Jedną chwilę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035 w wersji przygotowanej przez panią skarbnik i w wersji przedstawionej również przez pana inspektora Drymucha? Zechce zagłosować. Panie Przewodniczący, Maciek Horak z tej strony. Nie wiem, to mój głos skoczył, bo tu jakiś błąd mi wyskoczył. Nie wiem, czy... Czy mój głos wskoczył na temat tej zmiany? Bo nie wiem, błąd mi wyskoczył. Tak. Widzę pana. Okej, dobra. No dziękuję. Jest pan za, tak? Dobrze. Tak, dokładnie jestem za. Poprosimy jeszcze panią Ewę Antochów o zagłosowanie w sprawie zmiany. Ja nie mogę się połączyć tabletem, ale jestem za. Dziękuję bardzo. Proszę przyjąć głos pani Ewy Antochów. Dziękuję. Zgodnie z wynikami w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Wszyscy wypowiedzieli się za przyjęciem wieloletniej prognozy. Jest to bardzo, no, że tak powiem, ważna decyzja. Dzięki temu będzie umożliwiona termomodernizacja naszej szkoły, która od kilku lat tutaj się wałkuje, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej naszej uchwały przewidzianej na dzień dzisiejszy. Jest ona tutaj i ma związek z naszą wcześniejszą decyzją dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej, bo trzeba na to wszystko teraz znaleźć pieniądze w budżecie miasta, dokonać zmian w budżecie miasta na rok 2021. I w tym temacie również poprosimy panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk, jak to będzie wyglądało. Bardzo proszę, pani skarbnik. Proszę państwa, zmiana jest następująca. Zwiększamy budżet po stronie dochodów o kwotę 295 700 zł. No i zwiększamy wydatki po stronie, znaczy zwiększamy wydatki o kwotę 513 zł 36 groszy. W związku z tymi zmianami dochody będą wynosiły 29 116 473 zł. Natomiast wydatki 31 144 904 zł.
W związku z tymi zmianami deficyt budżetu miasta będzie wynosił 2 028 431 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 718 330 zł, wolnymi środkami w kwocie 254 117 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1 055 984 zł. Więc środki, które są znalezione na pokrycie tej zwiększonej wartości inwestycji, leżą po stronie dochodów z zwiększonej sprzedaży nieruchomości w kwocie 290 tysięcy oraz dobraliśmy po prostu troszeczkę kredytu do zrealizowania tego zadania. Ponadto macie Państwo oczywiście w załącznikach podane wszystkie zmiany po stronie dochodów. Oczywiście ta największa zmiana dotyczy sprzedaży nieruchomości w kwocie 290 tysięcy. Po stronie wydatków też główna zmiana to wydatek inwestycyjny na szkołę. Poza tym macie Państwo załączniki dotyczące środków zleconych oraz pozostałych załączniki zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku jednoroczne i wieloletnie. Załącznik strukturalny z podziałem na środki z Funduszu Strukturalnego i Spójności, czyli te nasze środki unijne, jakie mamy dofinansowanie. Załącznik kolejny to wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródła finansowania deficytu to, o czym wspomniałam już Państwu, czyli wysokość kredytu oraz te środki niewykorzystane, które nam zostały i wolne środki. I ostatni załącznik to planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych z RIFL-u. To jest dodatkowy załącznik, który należy zrobić do uchwały. Jeżeli Państwo macie jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie jedno, Pani Skarbnik. Bardzo proszę, Pan Radny Łukianowicz, bardzo proszę. Pani Skarbnik, czyli dobrze zrozumiałem, nikomu nie będziemy musieli zabrać tych pieniędzy? No na chwilę obecną jeszcze nie. Ja bardzo się cieszę z tego powodu. To wszystko, co mówiła Pani Skarbnik przed chwilą, znajduje się w uchwale, którą mam tutaj przed sobą. Także tutaj zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę prawie 300 tysięcy. Zgodnie z załącznikiem zwiększa się wydatki o kwotę tutaj 513 tysięcy i również będzie potrzebne dobranie kredytu, żeby to wszystko zrealizować. To wszystko jest w uchwale, którą będziemy za chwilę procedowali. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Otwieram dyskusję do Pani Skarbnik, jeżeli takowa jest. Bardzo proszę. Pani Skarbnik, jeszcze jedno pytanie, bo nie wiem, czy dobrze słyszałem, powiedziała Pani jeszcze? Bo to mnie trochę zaniepokoiło, że jeszcze nie zabierzemy. Panie Łukaszu, to jest plan. Ja cały czas mówię, no budżet jest jakby żywym organizmem. Tak, zobaczymy, co się będzie działo do końca roku i dopiero półrocze, jakie będzie, jak nam wyjdzie sprawozdania po stronie wydatków i dochodów na półrocze. Tak, to wszystko przed nami. No, także to nie jest coś, co ja powiem, że to jest na 100%, na 1000% tak będzie, tak? Robimy wszystko, żeby tak było. Oczywiście sprzedaż myślę, że osiągniemy w takiej wysokości, jakiej planujemy. Natomiast jak pójdzie dalej, może jakieś dochody ekstra jeszcze nam wejdą. Zobaczymy. Aha, rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zapytania, dyskusja? Jeżeli nie widzę, w związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021? Zechce zagłosować w wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik. Proszę, trwają tutaj w tej chwili głosowania. Mam tutaj na linii Panią Ewę Antochów. Pani Ewo, głosujemy nad zmianami budżetu miasta. Proszę powiedzieć, jaka jest Pani decyzja. Jestem za zmianami w budżecie. Dziękuję bardzo. Pani Ewa ma problem tutaj techniczny, dlatego łączymy się przy pomocy telefonu. Dziękuję. W tej chwili mamy wyniki na tablicy wyświetlone. Pani Radna Ewa Antochów jest za przyjęciem tej uchwały. W związku z powyższym uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 rok została przegłosowana jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
I tym sposobem, Szanowna Rado, wyczerpaliśmy dzisiejszy program naszej dzisiejszej sesji. Przechodzimy do spraw różnych. Halo, halo, Pani Ewo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Przechodzimy do spraw różnych. Czy są jakieś tematy w tym zakresie? Bardzo tak, panie przewodniczący, są. Bardzo proszę, pan radny Szlejer, bardzo proszę. Tutaj mieszkańcy się skarżą, że jest upał, z chęcią by posiedzieli przy tężniach, ale te tężnie są suche. Mamy na łączach tutaj również pana Edwarda i mamy również na łączach pana sekretarza. Bardzo proszę w tym temacie. Nieprawdą jest, panie radny, że są suche, nie są włączone. Nie. Prawda jest taka, już wyjaśniam. Dziękuję, nie ma więcej pytań. Nie, już wyjaśniam. One są w tej chwili napełniane, bo proszę państwa, nie pamiętam w tej chwili kwot, jakie by trzeba było zapłacić za solankę, która by przyjechała. Naprawdę to jest bardzo poważne, to są kwoty. Solankę każdego roku należy wymieniać. Jeżeli wiecie, jeżeli nie, to wyjaśniam. Została ona wypompowana, umyta, czyli zbiornik. Został wypompowany z solanką, umyty i w tej chwili jest napełniany przez pracowników w ramach robót publicznych pracujących. Ale rozumiem, że nie wodą zestawu tego tam. Nie, pan sobie nie żartuje, panie radny, bo ja mówię poważnie i to są poważne sprawy, ale to trzeba po prostu o tym wiedzieć prawdopodobnie, żeby w ogóle no, mówić o tym. Ja mówię i podchodzę do tematu poważnie. Z uwagi na to, że maj był bardzo zimny, były też różne roboty, a jak już mówiłem niejednokrotnie, po prostu pracowników jest dość mało, nie śpieszyliśmy się z tym, a potem weszło to koszenie takie natychmiastowe, a to co powiedziałem, to jest 5000 litrów zbiornik. No to duże. Ta woda nie jest wodą skądś tam pobieraną. To jest woda ze zbiornika, która jest pompowana natężnie, spływa, i z powrotem wpływa do zbiornika. Więc nawet gdyby nie okres zimowy, nie patrząc na to, to i tak by trzeba było to wypompować. Ta woda po prostu, ona przez sezon naprawdę robi się brudna. Traci swoje właściwości solne. Stąd każdego roku jest wypompowywany zbiornik, cały zbiornik tej wody i jest napełniana potem solanką. Ten zbiornik jest napełniany solanką, dlatego tak schodzi. Powiem państwu więcej, jeżeli już, bo nie mamy nic do ukrycia. Ta woda jest mieszana przez nasz zespół, powiedzmy, pracowników interwencyjnych, czy tam publicznych. Więc żeby rozpuścić chociaż pół tony soli, to naprawdę trochę trzeba czasu i dowieźć ją tam. I stąd to nie jest kłopot, bo gdybyśmy, nie wiem, Andrzej, zobacz, jak kosztuje solanka w komputerze może, ale tam około 20 000 by się prawdopodobnie zakręciło transport solanki. Oni dzwonią do mnie, nie ukrywam, że nie. Ja mówię, no nie, w tym roku jeszcze nie będziemy zainteresowani, no bo cóż mam powiedzieć w takim przypadku. To są już poważne kwoty, prawda? Dla mnie, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak państwo uważacie, ale dla mnie to już jest poważna kwota, żeby napełnić zbiornik i wydać. Zresztą możecie spojrzeć na inne miasta, ci, którzy mają tężnie, jakie pieniądze płacą za solankę dostarczaną do tych tężni. Dziękuję. Jeszcze ja dwa słowa. Panie Edwardzie. Pan radny Szlejer, Panie Edwardzie, wszystko rozumiemy i tak dalej, tylko ja po prostu, nie tylko ja, ale mieszkańcy o tym nie wiedzą. Być może po tej sesji czegoś tam się dowiedzą, kto ogląda. Po prostu ktoś stwierdza fakty, a nie po prostu nie wie dogłębnie, jak to wygląda. Nie? Bo tak najlepiej popatrzeć i... Tak, dokładnie. To dlatego dzięki za pytanie też, bo faktycznie się ono przyda tak, żeby mieszkańcy też zrozumieli, dlaczego czasami tak wychodzi, że nie w czas jakby, nie? Bo to tak naprawdę, to chyba tydzień temu one powinny być uruchomione, kiedyś zaczęło się to ciepło. Tak mi się wydaje, nie pamiętam konkretnych dni, ale tak co najmniej tydzień, może nawet więcej mamy opóźnienia. No ten weekend, prawda, który był gorącym weekendem, a tężnie nie pracowały. I tu macie państwo rację, ja tego oczywiście nie kwestionuję, tylko ja się tłumaczę, dlaczego tak się stało. No. Rozumiem, że upały się zbliżają ponoć od poniedziałku i od poniedziałku tężnie już będą działać. Tak, panie radny.
Dzięki. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pytanie pana Szlejera było jak najbardziej zasadne. Również odpowiedź pana inspektora Drymucha jest jak najbardziej satysfakcjonująca. Myślę, że tężnie ruszą i wzorem lat ubiegłych będą cieszyły się zainteresowaniem. Jesteśmy w temacie spraw różnych. Bardzo proszę. Wysoka Rado, zadać pytanie. Mogę. Tak, pan Maciej Chorak, bardzo proszę. Ja już wspominałem wcześniej na komisji właśnie skargi wniosków. Tam prosiłem, nie wiem, pan, nie pamiętam, czy pan, a był pan Edward. Chodzi mi o pocięcie tych gałęzi, tak, jeżeli chodzi o ten cmentarz żydowski przy przychodni. Tam prośba taka była mieszkańców. I druga sprawa, chciałbym się dowiedzieć, czy wyjaśniło coś się na okoliczność tej inwestycji, że tak powiem, tej ulicy Słowackiego, na jakim etapie, czy rzeczywiście to w tym roku jest szansa na zrealizowanie tego, bo nie będę ukrywał, mieszkańcy no dopytują, no bo nie ukrywajmy, miało być to w tym roku zrobione, ale no jak z panem Edwardem rozmawiałem i chciałbym się dowiedzieć, czy coś tu ruszyło, czy nie ruszyło. Panie radny, już odpowiadam. Pytanie pierwsze. Na cmentarzu żydowskim nie bardzo wiem, byłem tam, oglądałem, przeglądałem i nie bardzo wiem, o które gałęzie i gdzie mają być podcięte. Bo cmentarz, bo ja usłyszałem, że tam gdzieś aż do okien, prawda, dotykają, natomiast to jest no, odległość kilkunastu albo kilkudziesięciu nawet metrów. Nie, panie Edwardzie, nie chodziło mi o dotykanie okien, tylko że powiedzmy przy większej wichurze to jest odległość, ja pana rozumiem. Tylko fizycznie, jak tam zaczyna wiać, naprawdę te korony są dosyć szerokie, że tak powiem, i później te gałęzie latają po oknach. Bo... Ale jeżeli, od razu przerwę, jeżeli można, panie Macieju, jak pan będzie miał chwilę czasu, podjedzie pan ze mną, żeby zobaczyć. Nie ma najmniejszego problemu, jestem teraz na urlopie, więc zalecę do urzędu, ewentualnie podjedziemy. Dobra? No i fajnie. To już jest jedno pytanie pierwsze. Pytanie drugie, no z tego co, nic się nie zmieniło, z tego co mówiłem wcześniej, jesteśmy nadal na liście rezerwowej, prawda, jeśli chodzi o ulicę Słowackiego. Kiedy może być ona realizowana? Różne widziałem scenariusze realizacji takich inwestycji. No, przykładowo została zrealizowana droga Toprzyny albo z drugiej strony, powiedzmy Dęby Toprzyny. No i dopiero dostali po realizacji tej inwestycji, dopiero dostali to dofinansowanie. Bywa i tak. Więc czekamy po prostu na swoją kolejkę. Czekamy na swoją kolejkę, kiedy dojdzie do realizacji. Myślę, że dojdzie, ale no mówię, to powoli idzie, bo nasza inwestycja, ona nie jest inwestycją drogą taką, w porównaniu do inwestycji, które są przed nami. To są kilkumilionowe inwestycje, więc kiedy będzie zrealizowane, nie wiem. Panie Edwardzie, jeszcze jedno pytanko na temat dokumentacji technicznej. Też chodzi mi o to, ile ta dokumentacja techniczna fizycznie, ona według prawa jest ważna, że tak powiem, na wykonanie tej inwestycji, żeby po prostu pieniądze, które zostały włożone na tą dokumentację, żeby one nie przypadły, bo troszeczkę sporo tych pieniędzy było i szkoda było, żeby to, mówię, poszło w las. 3 lata jest dokumentacja ważna. No dziękuję, dlatego mówię. To bodajże chyba już co najmniej z pół roku, jak nie więcej, już minęło tej dokumentacji, dlatego mówię, dopytuję się. I chciałbym się dowiedzieć, mówię, o realizacji tego projektu, bo mówię, no pieniądze, że tak powiem, na dokumentację też poszły, nie? Już sprawdzam i zaraz odpowiem. Zaraz odpowiem, powiem Ci, kiedy miałeś pozwolenie. Już otwieram dopiero oczywiście. Tak, pan Edward ma przepastny komputer, który tutaj wie wszystko, także dajmy tutaj czas. Zapytanie, uzgodnienie. Już otwieram pozwolenie. 14 sierpnia 2020. To już zaraz będzie rok. Około roku. No ale tego fajnie. W sierpniu minie, prawda, rok czasu. Także mamy jeszcze czasu. Ja uważam, że tutaj w tym terminie no, powinny znaleźć się te pieniążki, prawda? Ale no, obiecać nie mogę za kogoś, jak wiecie. Dziękuję bardzo. Nawet nie mam obiecanych, bo to nie marszałek dzieli, to nawet obiecanych nie mam. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze sprawy inne? Jeżeli można. Tak, panie przewodniczący. Jeżeli można. Jeżeli proszę można. Bardzo, pani Anna Piszczek, słyszę. Bardzo proszę, pani Aniu. Ja chciałabym na temat właśnie zbliżających się wyborów uzupełniających, żeby naszym mieszkańcom powiedzieć, kiedy one będą, czy są już kandydaci, kto może głosować
sprawy organizacyjne. Dziękuję. Jest to bardzo dobre pytanie. Miałem ten temat również poruszyć i poprosić pana sekretarza Andrzeja Worobca o przybliżenie tego tematu. Bardzo proszę. Wszyscy dobrze wiemy, że w związku z tym, że jeden z naszych radnych złożył mandat, mamy wolne miejsce, które wakatuje tutaj już bodajże od wczesnej wiosny. Wiem, że tutaj były przesuwane terminy związane z pandemią przez pana wojewodę i przez pana komisarza wyborczego z Elbląga, ale szczegóły przybliży pan Worobiec, sekretarz naszego miasta. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak jak pan przewodniczący powiedział, wybory zarządzone zostały przez wojewodę. Jest to już piąty termin ze względu na pandemię. No bardzo długo trwa ta procedura. Wybory odbędą się 27 czerwca. Lokale będą otwarte od 7 do 21. Lokal, bo to są wybory uzupełniające, tylko w jednym okręgu wyborczym. Głosować będą mogły osoby, które są wpisane do spisu wyborców w okręgu wyborczym numer 11. Okręg ten obejmuje adresy, tak, ulicę Kościuszki od numeru 34 do numeru 40. Także tylko te osoby będą mogły głosować. Panie sekretarzu, proszę powiedzieć, jak wygląda liczba kandydatów, jak to wygląda? Tak, nie nazwiska, tylko mogę przedstawić. Tutaj będziemy robili reklamę. Nie, mogę oczywiście przedstawić nazwiska, bo to tak. Proszę państwa, to nie jest żadna tajemnica, to jest oficjalne obwieszczenie, które są wywieszone na stronach internetowych i Górowa, i Elbląga, tam gdzie komisarz wyborczy ma swoją siedzibę. Także chcę powiedzieć, że jest dwóch kandydatów zarejestrowanych. Jest to pan Tobisz Arkadiusz i pan Narkiewicz Rafał Adam. Także jest dwóch kandydatów na jedno miejsce w tym jednym okręgu wyborczym. Także wszystkich umieszczonych w spisie wyborczym, tak, zapraszam serdecznie do lokalu wyborczego w Ośrodku Kultury w najbliższą niedzielę celem oddania głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze w tym temacie? Bardzo proszę. Tak, radny Szerem, czy są jakieś wskazania, na kogo mają zagłosować mieszkańcy? No zgodnie z instrukcją, tak. Jest dwóch kandydatów, należy wybrać jednego. Dziękuję bardzo. Aha, to jest proste. Dobrze. Radny Bachanowicz, jeżeli mogę. Bardzo tak proszę, pan radny Bachanowicz, proszę mówić. Bardzo proszę przypomnieć jeszcze, który radny złożył mandat, bo takie pogłoski chodzą, że to ja, ale ja tylko tam mieszkam. Jasne, oczywiście mandat został złożony przez radnego Złotuchę w związku z tym, że zmienił miejsce zamieszkania i z tego powodu ten miejsce jest wakatowane. Także to jest z okręgu wyborczego bardzo blisko pana tutaj Kamila Bachanowicza, ale to nie on dementuje, to złożył mandat pan radny Złotucha, miał takie prawo i z tego prawa skorzystał. Dziękuję. Czy są... Panie przewodniczący, mogę jeszcze? Proszę. Halo? Bardzo, pan radny Szlejer Zbigniew. Do pana Edwarda. Panie Edwardzie, tutaj koło tego domku, gdzie jest przepopownia na mojej ulicy, został wycięty jesion i bardzo dobrze, ale bal zabrali, a te gałęzie na posesji tego nowego właściciela zostały. Jakby była możliwość, to jest dość suche, tam wczoraj on mi pokazywał, jakby była taka możliwość, to po prostu zabrać to gdzieś i spalić. Nie ma problemu, panie radny, ale o tym nie wiedziałem. Dobrze, to właśnie, warto właśnie takie sprawy poruszyć, bo ja myślałem, że zostały zabrane, tak, tak. I następna sprawa tutaj na wysokości, tutaj wjazd do piekarni, tam coś zaczęło wyciekać, coraz co dzień to lepiej, spod asfaltu. Woda. Z ulica. Przemysłowa. Ale mamy dwie piekarnie. Proszę przybliżyć tutaj. Dwie piekarnie. Tutaj pana Maluchnika piekarnia. Jasne. Koło mojej firmy tutaj też. Tutaj na górce. Na górce, no tutaj koło cmentarza. Przemysłowa. Już tylko spojrzę i zaraz powiem panu, od razu dam odpowiedź, co tam może iść, jakie po prostu są media. Już patrzymy, zaraz powiem. Pan Edward sprawdza, przekroje rur, jakie tam tak, idą. Bo to potem... Przepastny komputer i wszystko wie. Od strony której? Drogi Edwardzie, to jest na górce lewej, tutaj. Jadąc w stronę Bema po lewej? To jest na środku ulicy. No bo centralnie na środku ulicy.
środku ulicy tutaj jest wodociąg stary, może czynny nawet, nie wiem. To coś tam się sączy, to co dzień to lepiej, bo była plamka, teraz już leci, no jak dobrze, będzie możliwość, to, tak, ja tylko to pan Edward sobie zrobi rundkę po pracy i oceni. Przemysłowa 5, ja tylko muszę wiedzieć gdzie i pamiętać, wiecie jak to jest. Tak, tak. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. To widać po prostu. Mhm. Dajmy szansę jeszcze innym radnym. Proszę bardzo, jeżeli są sprawy różne, bardzo proszę. Radna Wierzbowska, mogę zadać pytanko? Proszę bardzo, pani radna Alina Wierzbowska. Proszę mówić, pani Alino. Panie Edwardzie, ja tylko tak oficjalnie chciałam jeszcze przypomnieć o tej studzience kanali deszczowej na inwalidów wojennych przy budynku numer 5. Tak, wspominałam bodajże chyba we wtorek panu, tak? Wczoraj. Wczoraj? A może i wczoraj, dobrze, wczoraj. Dzisiaj się zanosi na deszcz i po prostu niech pan tam interweniuje, bo ludzie naprawdę dbają o ten budynek. Wczoraj kładli opaskę wokół budynku, i żeby im nie pozalewało znowu. Ja przekazałem to wszystko, wiecie, tutaj dla naszych pracowników, ale no wszystkiego też nie ogarniemy z dnia na dzień. Więc nie obiecuję, czy to będzie tam jutro, czy kiedy, bo dzisiaj to zapewne nie. Ja nie bardzo wiem, ja sam tam pójdę, oczywiście ja wydrukowałem sobie już mapę i tak dalej. Muszę pójść tam sam zobaczyć, która to jest studnia, bo tam jest, wiecie, duża sieć kanalizacji deszczowej, jest kanalizacja też sanitarna, więc to po prostu trzeba zobaczyć naocznie, ocenić i wtedy dopiero wysłać, prawda, żeby ktoś coś tam spróbował zrobić. Oczywiście. Tak jak panowie, którzy tam mieszkają, mówili, że właśnie jest jedna studzienka i spływa woda gdzieś tam z góry i po prostu ona nie nadąża odbierać tej wody i zalewa piwnicę i idzie gdzieś tam aż dalej, więc no szkoda, żeby ich praca poszła na marne. I tak w ramach przypomnienia o dokończeniu sprzątania, panie Edwardzie, ulicy Inwalidów. Tak. Byłem przekonany, przyznaję się, nie byłem tam, ale byłem przekonany, że oni nie tak szybko zrobili. Rozmawiałem wczoraj, nie, to niektórzy byli zdziwieni, jak to nie zrobili, jak to nie zrobili. No niestety pani radna zgłaszała, że niedokończona jest praca. No i nie wiem, czy się poszło, czy nie obiecuję, bo to są różne priorytety, jak wiecie. Może z czasem doczekamy się więcej pracowników i będzie to robione. No życzymy sobie tego. Szybciej. No. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję oczywiście bardzo. Oczywiście przyjęte do realizacji. Tak, dziękuję tak. bardzo. Okej, okay, dziękuję. Myślę, że tutaj... Halo, panie przewodniczący. Pan Czesław Antonowicz się łączy z nami. Bardzo proszę, proszę mówić, panie Czesławie. Witam państwa wszystkich, dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana Edwarda. Chodzi mi o pytanie takie analogiczne do ulicy Słowackiego, bo jak wiadomo było odnośnie wsparcia rządowego dla gmin, chodzi o pomoc dla gmin PGR-owskich. Tak już było wiadomo, pierwsze granty były już rozdane, to było głośno w telewizji pokazywane. Jak to się ma do inwestycji na BEMA? Jest coś tam jakaś wiadomość w tym kierunku, czy? Aż ciężko powiedzieć. Ale bardzo proszę. Niestety jest w tej chwili już jedna z list na dofinansowania. Niestety na niej nas nie ma. Niestety rozumiem, że będą następne listy, czy to już jest zakończone? No, oczywiście nie, no będą. To jest każdego roku, to jest rządowy, prawda, program, więc trudno jest mówić dzisiaj o tym, kiedy będzie ogłoszony nabór następny. Ja mówię o programie jeszcze w tym roku. Czy będzie coś następne jeszcze robione? Nie, no, zapewnić nie powiem ani nie, ani tak, bo po prostu to nie jest zależne całkowicie od nas, a nikt no, nie mówi o tym, czy będzie za pół roku, czy za rok, prawda, ogłoszony następny termin składania wniosków. Nie odpowiem na to pytanie, po prostu no, nie od nas to zależne, więc trudno jest mówić. A przewidywać możemy. Ja myślę, że w przyszłym roku będzie, ale to tylko przewidywać mogę. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
Zostawmy sobie, szanowna Rado, kilka jeszcze spraw. Tutaj pan Edward już chyba cały zeszyt zapisał. Ja przypomnę tylko, że mamy kolejną naszą sesję w poniedziałek za kilka dni. Dzisiaj mamy czwartek, w poniedziałek mamy sesję i to również bardzo ważną. Środę 30, panie przewodniczący. Środę. Przepraszam bardzo, poprawiają mnie tutaj w środę oczywiście. Oczywiście, że w środę. Jest to bardzo ważna sesja. Sesja absolutoryjna dla pana burmistrza i inne tematy również. Więc to jest tylko tak dla przypomnienia. Dzisiaj uważam, że tematy zostały chyba już wszystkie zakończone. Ja jeszcze tylko... Panie przewodniczący, jedna sprawa, tylko nawiązać do tego, co pan powiedział, jeżeli mogę. Bardzo proszę, pan radny Bechanowicz. Właśnie z uwagi na to, że na kolejnej sesji właśnie w środę będzie debata nad raportem o stanie gminy. Mieszkańcy również mogą skorzystać z takiej możliwości, tylko należy to zgłosić najpóźniej dzień wcześniej do przewodniczącego pisemnie, taką chęć wzięcia w debacie udziału i te zgłoszenie musi być podparte 20 podpisami mieszkańców. Także tutaj, jeżeli któryś, to jest taka informacja dla mieszkańców, jeżeli ktoś by chciał udział w tej debacie wziąć, no to takie kryteria musi spełnić. To tyle, dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak, ma pan całkowitą rację. Poza tym nasze obrady idą na żywo w internecie, więc można jak najbardziej również w takiej obradzie, no niestety bez prawa głosu, ale uczestniczyć, tak? Jeżeli mówimy o debacie, to więc to jest wymiana informacji, wymiana zdań. Też może nastąpić, tak jak powiedział pan radny, ale również, tak jak mówię, idzie relacja na żywo, więc można w tym wszystkim uczestniczyć. Ja tylko jeszcze pana Edwarda spytam. Panie Edwardzie, rozmawialiśmy o braku ławek w naszym parku. Tam młodzież wynosi te ławki. Jak sprawa wygląda? Nie wiem, czy już postawione, czy nie. Jeżeli nie są, to na dniach albo w godzinach będą dostawione, prawda? Tak prawdą jest, że tam... Że mamy tam kamery, więc można byłoby namierzyć pewnie tutaj takie czynności, bo nie tylko wynoszone, ale pewnie jeszcze gdzieś dużo dalej są wynoszone. Tak. Dobrze. Wysoka Rado, rozumiem, że tematy na dzisiejszą sesję zostały wyczerpane. Niemniej jednak powiem również, że ta sesja ma charakter taki historyczny, dlatego że podjęliśmy decyzję na temat termomodernizacji naszej szkoły podstawowej. Temat ten jest wałkowany tutaj już od roku 2017, a podjęliśmy decyzję pewnie niełatwą, bo wiąże to się również i z kredytem, i ze wszystkim, ale ta budowa ruszy. I ten budynek na pewno będzie dużo ładniejszy, młodzież będzie miała o wiele przyjemniejsze warunki przebywania. Termomodernizacja służy temu, żeby były tańsze koszty z ogrzewania. Więc to również się przełoży, ta nasza dzisiejsza decyzja spowoduje to, że koszty utrzymania szkoły podstawowej będą niższe, bo w konsekwencji będą wymienione drzwi, okna, dołożony styropian i na pewno to wszystko przełoży się na niższe koszty również eksploatacyjne. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy dzisiejszy temat dzisiejszej sesji, zamykam 33. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Dziękuję bardzo.